Ich freue mich, liebe Geschwister, hier in Mikołów bei euch zu sein. Mili bracia i siostry, cieszę się z tego, że mogę być wśród was tutaj w Mikołowie. Als ich zum letzten Mal in Polen war, sah ich dieses Gebäude nur von außen im Rohbau. Gdy po raz ostatni byłem w Polsce, to widziałem ten budynek tylko z zewnątrz i to w stanie surowym. Und wir haben auch sehr für euch gebetet. Ihr seid durch schwere Tage hier gegangen. I w tym czasie, gdy wy tutaj z tą budową przechodziliście przez ciężkie czasy, to my wiele za wami modliliśmy się. Aber der Herr hat Großes für euch getan und wir sind ihm sehr dankbar dafür. Ale Pan uczynił wielką rzecz dla was i jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Und wie wir aus seinem Wort lasen, i tak jak mogliśmy czytać z jego słowa, er hat etwas viel Größeres für uns getan. On dla nas uczynił rzecz jeszcze o wiele większą. Indem er seinen eigenen Sohn für uns hingab. Przez to, że swojego własnego syna dla nas darował. Und dann brauchen wir nicht zu fragen, ob er uns liebt. I dlatego nie musimy się pytać, czy on nas miłuje. Das ist klar. Gdyż to jest rzecz dla nas jasna. Und mit ihm gibt er uns auch alles Gute. Er ist unser Vater, er liebt uns. I razem i w nim daruje on nam wszystko, co jest dobre, gdyż on jest naszym ojcem i miłuje nas. Wir können ihm nur danken. I możemy mu tylko za to dziękować. Und es ist etwas herzrührendes, hier bei euch zu sein in diesem schönen Gebäude. I wzrusza to moje serce, że mogę być tutaj razem z wami w tym pięknym budynku. Das zur Verherrlichung unseres Herrn benutzt wird, trotz allen Anfechtungen des Feindes. Który może być używany dla uczczenia naszego Pana, pomimo wszelkich ataków nieprzyjaciela. Ja, wir können ihm nur danken. Tak, my możemy mu tylko dziękować. Wenn ich so drumher schaue und die Gesichter sehe, dann weiß ich, dass mehrere Brüder hier sind, Geschwister, die schon die Grüße, die ich von Hause mitbringe, gehört haben. Gdy spoglądam na was, to widzę, że wielu już jest tutaj takich zgromadzonych wierzących, którzy słyszeli te pozdrowienia, które ja przekazywałem z mojego zgromadzenia miejscowego. Aber ich möchte doch von Hause, von der Versammlung in St. Louis, wo ich wohne, die Grüße mitbringen an die Geschwister hier. Wir haben dafür euch gebetet. Ale jednak chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia z miejscowego zgromadzenia tam, gdzie mieszkam, w St. Louis, w USA. Die Geschwister in Findachty, Schottland, die da zur Konferenz versammelt waren, senden auch ihre Grüße, sowie auch Geschwister aus Deutschland. Również też i wierzący zgromadzeni na konferencji w Szkocji, gdzie mogłem być w drodze tutaj do Europy, jak również też i wierzący z kilku zborów w Niemczech serdecznie was pozdrawiają. Wir haben sehr schöne Verse aus im Römerbrief und Hebräerbrief gelesen. Bardzo piękne wiersze czytaliśmy z listu do Rzymian i z listu do Hebrajczyków. Ich möchte dazu auch einige Verse, auch wohlbekannte Verse aus dem Psalmen lesen. Psalm 23. Do tego chciałbym przeczytać jeszcze dobrze nam znane wiersze ze znanego Psalmu 23. Ich nenne diesen Psalm eigentlich das Lied
des zufriedenen Schafes. Ja ten psalm nazywam pieśnią zadowolonej owcy. David, der den Psalm geschrieben hat, war selbst ein Hirte. Dawid, który ten psalm napisał, sam był również pasterzem. Und er schreibt, als wenn ein Schaf wäre. I on pisze ten psalm tak, jak gdyby on sam był owcą. Er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. I on tutaj mówi, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Das ist eigentlich das Thema des Psalms. I to jest ten zasadniczy temat całego psalmu. Und dann gibt uns manche Einzelheiten. Który w następnych wierszach podaje nam kilka różnych szczegółów. Er lagert mich auf grünen Auen. On pasie mnie na zielonych niwach. Und in unserer englischen Sprache heißt es wörtlich, er macht mich hinlegen auf grünen Auen. I w naszym angielskim tłumaczeniu Biblii jest napisane, sprawia, abym położył się na zielonych niwach. Ein hungriges Schaf legt sich nicht hin, wenn es fressen kann. Owca, która jest głodna, nigdy się nie położy, jeżeli ma dostateczną ilość jedzenia. Aber wenn es satt ist, wenn es genug hat, dann legt es sich hin, zu das gegessene oder gefressene wieder zu kauen. Ale jeżeli owca już naje się i miała wystarczającą ilość pożywienia, wtedy się kładzie, aby ponownie przeżuwać to, co spożyła. Und die Weide ist grün. I cała ta niwa jest zielona. Es ist frisch. Jest ona pokryta świeżą zielenią. Der Herr möchte uns immer tagtäglich Frisches aus seiner Fülle geben. Tak Pan też i nam chce zawsze dawać wszystko, cały pokarm, który jest świeży, który pochodzi z Jego pełności. Und führt mich zu stillen Wasser. I prowadzi mnie nad wody spokojne. Ich bin persönlich kein Schafhirt. Ja osobiście nie jestem pasterzem owiec. Habe aber manches gelesen und bin auch auf Farms gewesen, wo manche Schafe hatte. Ale nie jedną rzecz na temat owiec czytałem, jak również też i przebywałem na takich farmach, które hodują owce. Und Schafe trinken nicht gerne aus schnell fließenden Wassern. I wiem, że owce nie piją chętnie z wody, która szybko płynie. Der gute Hirte weiß genau, was das Schaf braucht. Ten dobry pasterz wie dokładnie, co owca potrzebuje. Und führt mich zu stillen Wasser. I nad wody spokojne prowadzi mnie. Es ist schön, wenn wir auch still hier sitzen können. Und von Gottes Wort hören. To jest piękną rzeczą, że możemy tutaj w ciszy zasiadać i przysłuchiwać się Słowu Bożemu. Es sind manche Gruppen, wo alles sehr unruhig vor sich hergeht. Gdyż wiemy, że niejedne są takie grupy chrześcijańskie, w których wszystko dzieje się w wielkim nieporządku i głośno. Aber da hört man die Stimme des guten Hirten kaum. I niewiele można usłyszeć ze głosu dobrego pasterza. Elia hörte die Stimme, eine stille, leise Stimme, als in der Höhle war. Eliasz usłyszał cichy i spokojny głos Boży, gdy przebywał w jaskini. Im großen Feuer, im Erdbeben, in allem Gebrause. Da hört die Stimme des Herrn nicht. On nie usłyszał głosu Pańskiego z wielkiego ognia, z burzy i z wichury. Und wenn man weiter diesen Psalm liest, sieht man, dass alles, das wir bedürfen, kennt der gute Hirte und gibt es in seiner Freundlichkeit.
I gdy dalej ten psalm czytamy, to zauważamy, że wszystko to, co potrzebujemy, to ten dobry pasterz daje nam, abyśmy z radością mogli z tego korzystać. Und nicht nur in diesem Leben oder für dieses Leben, aber sogar für alle Ewigkeit. I to nie tylko w tym życiu, albo tylko dla tego życia daje, ale i daje to, co jest sięgające daleko na w przyszłą wieczność. Seines Feinde, was es auch gibt, kennt den Weg und besorgt uns reichlich in seiner Güte. On zna naszą drogę i nieważne, czy wokoło nas są nieprzyjaciele, to On tą drogę kieruje i On daje wszystko w obfitości swojej. David, der Schreiber dieses Psalms, war ein Israelit. Dawid, pisarz tego psalmu, był Izraelitą. Und die Segnungen der Israeliten waren irdische Segnungen. I te błogosławieństwa dla Izraelitów były błogosławieństwami ziemskimi. Geht eigentlich weiter wie irdische Segnungen im letzten Vers. Ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. I tak jak czytamy w ostatnim wierszu, w ostatniej linijce, i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Und doch kannte nicht viele der Dinge, die Gott uns in seinem Wort heutzutage gibt als Christen. To możemy podziwiać to, co on tutaj napisał, wiedząc o tym, że on przecież nie znał wiele z tych rzeczy, które dzisiaj Bóg nam, chrześcijanom, daje. Spricht von Güte und Huld, die ihm folgen werden alle Tage seines Lebens. On mówi w tym wierszu o dobroci i łasce, której towarzyszyć mu będą przez wszystkie dni życia jego. Und dass im Hause des Herrn wohnen würde auf immer da. I że on zamieszka w domu Pańskim na zawsze. Aber wusste nichts von den geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern in Christo, die wir im Epheserbrief haben, in Kapitel 1, Vers 3. Ale on nic nie wiedział o tych duchowych błogosławieństwach, które mamy darowane nam w Chrystusie w tych niebiańskich miejscach, co jest zapisane w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu. Das sind unsere Segnungen als Gläubige. Takie są nasze błogosławieństwa jako wierzących. David kannte Gott auch nicht als seinen Vater. Dawid również nie znał Boga jako swojego ojca. Und hier im Epheserbrief lesen wir: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. I czytamy w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, w trzecim wierszu: Wysławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Es ist nicht nur, wird uns segnen, hat uns schon gesegnet. Nie jest tutaj napisane, że On nas będzie kiedyś błogosławił. Nie, tu jest napisane, że On nas już pobłogosławił. Mit allem, das wir brauchen. We wszystkim, co my potrzebujemy. Diesen geistlichen Segnungen, Vorrechte, die Israeliten im Altertum nicht kannten. A były to te duchowe błogosławieństwa, czyli takie przywileje, które nie były znane Izraelowi w dawnych czasach. Und wir lasen dann im Römerbrief. A następnie chcę wspomnieć o tym, że czytaliśmy w liście do Rzymian. Der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird uns mit ihm nicht auch alles schenken? Że ten, który swojego własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Rzymian 8:32. Geistliche Segnungen sind unser, aber gibt uns so viel mehr
ohne dass er es tun braucht. Und dass er es tun muss. Ale on daruje nam te duchowe błogosławieństwa, które są naszą własnością, a ponadto wiele, wiele błogosławieństw doczesnych, które nie musiałby nam darować. Im Hebräerbrief lesen wir ja von denen, die durch viel Leiden gingen. W liście do Hebrajczyków czytamy o takich, którzy musieli przechodzić przez różnorodne cierpienia. Der Gläubige geht auch oft durchs Tal des Todesschatten. Również i wierzący często musi przechodzić przez dolinę cienia śmierci. Manche haben ihr Leben für den Herrn hinlegen müssen. Niektórzy musieli również i swoje życie złożyć w ofierze dla Pana Jezusa. Und Verfolgung gibt es heutzutage auch. A prześladowania w dzisiejszych czasach też istnieją. Der Herr hat nicht verheißen, dass es immer rosig sein würde, immer schön aussehen, dass die Sonne jeden Tag für uns scheinen würde. Pan tego nam nie przyobiecał, że będziemy chodzili po płatkach róży i że zawsze będzie nam świeciło słońce. Wir wissen aber, dass wenn wir die Sonne auch nicht jeden Tag sehen, sie scheint doch. Ale my przecież wiemy, że nawet jeżeli nie każdego dnia widzimy słońce, to wiemy, że przecież ono świeci. Und wenn es nicht so geht, wie wir es gerne hätten, seine Liebe besteht doch. I nawet jeżeli w naszym życiu nie powodzi się tak, jakbyśmy to sobie bardzo życzyli, to wiemy też, że Jego miłość dalej istnieje. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. A Pan Jezus jest ten samym wczoraj, dzisiaj i na całą wieczność. Dafür können wir sehr dankbar sein. I za to możemy Mu być bardzo wdzięczni. Und er möchte uns auch leiten. I On też chciałby nas prowadzić. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Tak jak czytamy w tym psalmie 23, w trzecim wierszu, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. In Verbindung mit diesen Versen, die wir gelesen haben, möchte ich einiges heute Nachmittag betrachten von Hirten und Hirtendienst. I w połączeniu z tym wszystkim, co dotychczas przeczytaliśmy dzisiaj, chciałbym dzisiaj po południu mówić o pasterzach i o służbie pasterskiej. Und dieses Thema fängt sehr früh in der Schrift an. I ten temat już bardzo wcześnie pojawia się w Piśmie Świętym. Wir lesen in 1. Mose 4. I dlatego przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału. In diesem Kapitel sind die ersten Kinder in die Welt geboren. W tym rozdziale widzimy, jak pierwsze dzieci rodzą się w tym świecie. In Vers 1 zuerst Kain. W wierszu pierwszym widzimy, że najpierw urodził się Kain. Die Eva glaubte, sie hätte den Mann, den Gott ihr verheißen hatte, im vorigen Kapitel. W poprzednim rozdziale Ewa poznała swojego męża, którego jej Bóg osobiście darował. Und sie nennt ihn Kain, Gewinn. Sie nennt ihn Kain, das heißt Gewinn. Sie sagt, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. I ona urodziła Kaina i nazwała go tym imieniem, gdyż to imię oznacza zysk i powiedziała, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Ale bardzo szybko musiała też i dowiedzieć się o tym, że to nie był ten właściwy mężczyzna. Kain und jeder Nachkommen Adams und Evas war ein Sünder. Gdyż Kain i każdy następny potomek Adama i Ewy i następnych ludzi
był i byli grzesznikami. Sie hatte dann einen zweiten Sohn, Abel. Następnie czytamy, że urodziła drugiego syna, Abla. Hauch. Das ist nichts. I to imię oznacza tchnienie, czyli tak jakby nic. Dann lesen wir in Vers 2. Abel wurde ein Schafhirte, Kain wurde ein Ackerbauer. I czytamy w drugim wierszu: Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. So der erste Beruf, von dem wir hier lesen, ist der Beruf Schafhirte. A więc pierwszy zawód, jaki jest wspomniany w Biblii, to jest właśnie pasterz owiec. Abel ist in manchen Wegen ein schönes Bild unseres Herrn Jesus. Abel w niejednym zakresie jest pięknym obrazem na naszego Pana Jezusa. Der Herr Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Gdyż Pan Jezus też powiedział, ja jestem dobry pasterz. Und er spricht von seiner Liebe zu seinen Schafen. I on mówi o swojej miłości do owiec. Und diese Liebe kennen wir doch alle. A tą miłość przecież my wszyscy znamy. Warum hatte Abel Schafe? Dlaczego Abel miał owce? Schafe brauchen einen Hirten. Owce potrzebują pasterza. Andere Tiere können so für sich selbst irgendwie leben. Inne zwierzęta potrafią same dla siebie żyć. Das können Schafe eigentlich nicht. I owce w zasadzie tak nie potrafią. In der Schrift finden wir immer, dass Schafe einen Hirten brauchen. I w Piśmie zawsze znajdujemy ten obraz, że owca potrzebuje pasterza. Wenn man einen Hund hat, den man nicht will, kann man aufs Land fahren und den Hund loslassen. Ich empfehle das allerdings nicht. Und der Hund, ja, der lebt von sich. Jeżeli ktoś ma psa i nie chciałby go dalej mieć, co oczywiście ja tego nikomu nie zalecam, żeby tak czynił, ludzie jadą gdzieś w pole, psa wypuszczają i pies żyje dla siebie samego. Aber Gott hat die Schafe so geschaffen, dass sie einen Hirten brauchen. Ale Bóg właśnie tak stworzył owce, że one potrzebują pasterza. Heutzutage will der Mensch es etwas leichter für sich machen, so zäunt er die Schafe ein. W dzisiejszych czasach człowiek chce sobie uprościć swoją pracę i buduje płoty wokoło pastwisk. Und die Schafe sind eingezäunt und nichts soll an sie kommen und Menschen lassen sie so im Feld. I owce są ogrodzone jakimś płotem i znajdują się w oddzieleniu od niebezpieczeństwa i człowiek ma większą wygodę w tym. Aber brechen Wölfe oder wilde Hunde oder sonst Gefahr rein, die Schafe können sich nicht verteidigen. Ale gdyby do takiego ogrodzonego pastwiska wdarły się wilki, albo lew, albo dzikie psy, to owce będą bezbronne. One nie potrafią się obronić. Ich habe das schon auf einer Farm in unserem Land als Teenager erlebt. Ja, jak byłem młodzieńcem, to na jednej z naszych farm coś takiego właśnie przeżyłem. Warum hatte Abel Schafe? I dlaczego Abel posiadał owce? Was wollte er mit ihnen? Co on chciał z nimi robić? Als Gott den Mensch erschaffen hat, gdy Bóg stworzył człowieka, war das Klima solches, dass er sich gar nicht zu bekleiden brauchte. To na ziemi panował taki klimat, że w zasadzie człowiek nie potrzebował odzienia. Es war anscheinend nie zu kalt. I wydaje się, że nigdy nie było wtedy na ziemi za zimno.
Und das Klima hat sich sehr geändert nach der Flut, aber vor dem war alles ganz anders, wie wir es kennen heute. Klimat zmienił się dopiero po potopie, ale przed potopem było całkowicie inaczej niż my to dzisiaj na ziemi oglądamy. Vor dem der Mensch gesündigt hat, brauchte keine Kleidung. A nawet jeszcze wcześniej, zanim człowiek zgrzeszył, to nie potrzebował żadnego odzienia. Und die Kleidung brauchte dann, seine Nacktheit zu bedecken, nicht weil es so kalt war. I odzienie sobie sporządził i czuł, że je potrzebuje, gdy zgrzeszył, aby zakryć swoją nagość, a nie z tego powodu, aby chronić się przed zimnem. Und erst nach der Flut hat Gott es dem Menschen gestattet, Fleisch zu essen. A dopiero po potopie Bóg zezwolił człowiekowi, aby jadł mięso. Also hatte Abel die Schafe nicht, sie zu essen. A więc Abel nie potrzebował owiec, aby służyły mu za pożywienie. Heutzutage schlachten wir Schafe, essen das gute Fleisch und wir bekleiden uns auch mit der Wolle der Schafe. W dzisiejszych czasach owce zabijamy po to, aby zjeść dobre mięso, jak również też i wykorzystać ich wełnę do sporządzenia odzienia. Von der Milch der Schafe wird auch Käse gemacht. Jak również wiemy, że i z mleka owiec robi się sery. Aber wir lesen nichts von diesen Dingen hier. Ale nic z tych rzeczy nie czytamy właśnie w tym rozdziale. Abel hatte Schafe, dem Herrn ein Schlachtopfer zu bringen. I Abel miał owce po to, aby złożyć Panu je w ofierze. Wir lesen in Vers 3, es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens, des gefluchten Erdbodens. I czytamy w wierszu trzecim, po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, czyli pochodzących z tej przeklętej ziemi. Er brachte bestimmt das Beste, das er von diesem verfluchten Erdboden gekriegt hatte. Z całą pewnością on przyniósł w ofierze to, co było najlepsze, co udało mu się wyhodować na tej przeklętej ziemi. Sieh her, was ich getan habe. I mógł powiedzieć, spójrz, Panie, czego dokonałem. Und das war Gott nicht wohlgefällig. I Bóg nie mógł znaleźć w tym swojego upodobania. Unser Bestes ist nicht gut genug. Gdyż to, co jest w oczach naszych rzeczą najlepszą, to dla Boga bardzo często nie jest to wystarczające. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Abel ein Gott wohlgefälliges Opfer darbrachte. A w liście do Hebrajczyków czytamy, że Abel złożył Bogu ofiarę, w której Bóg znalazł swoje upodobanie. Und wir lesen hier, dass Abel auch brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. I w czwartym wierszu czytamy, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Und dann beweist sich das böse Herz des Kains. A następnie objawiło się w pełni zło tego serca Kainowego. Er schlägt seinen Bruder und ermordet ihn. On uderzył swojego brata i zamordował go. Aber Abel hatte Gott ein ihm wohlgefälliges Opfer gebracht. Ale Abel przyniósł ofiarę, w której Bóg znalazł swoje upodobanie. Und das hatte durch Glauben getan. A uczynił to właśnie przez wiarę. In Hebräer 11, Vers 4 lesen wir, durch Glauben brachte Abel Gott ein
vorzüglicher ist Opfer dar als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. I czytamy w Hebrajczyku w 11 rozdziale, w 4 wierszu. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Diese Gabe, die Abel brachte, es war eigentlich ein Bild von dem, was das Herzen Gottes eines Tages zufriedenstellen würde. Tą ofiarą, którą złożył tutaj Abel, darował obraz, który był dla Boga miłym wzorcem na to, co kiedyś miało się stać. Es war ein Bild von dem vollkommenen Opfer unseres Herrn Jesus. A mianowicie był to obraz doskonałej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Adam und Eva hatten bestimmt ihren beiden Söhnen gesagt, wie sie einst aus dem Garten Eden mussten, weil sie gesündigt hatten. Z całą pewnością Adam i Ewa opowiadali swoim dwóm synom, jak musieli wyjść z tego ogrodu Eden, gdy zgrzeszyli. Sie hatten versucht, sich zu bekleiden in der Gegenwart Gottes. Oni próbowali przyodziać się w tej obecności Bożej, aber sie hatten vergebens versucht. Ale na próżno czynili takie próby. Gott hatte sie dann bekleidet mit dem Fell von Tieren. Ale Bóg dopiero rzeczywiście ich przyodział tą skórą tych zwierząt. Blut musste vergossen werden. Krew musiała być przelana. Ein Leben musste aufgegeben werden. Ein schuldloses Leben. Życie musiało być darowane i to życie niewinne. Damit Schuldige vor Gott bestehen konnten. Aby ci, którzy byli winnymi, mogli ostać się przed Bogiem. Jesus hat kein offensichtlich nicht angenommen, Abel aber doch. I to pouczenie, tą wiedzę najwyraźniej Kain nie przyjął do swojego serca, ale Abel tak. Abel war Schafhirte, damit er Gott ein Opfer bringen konnte, das Gott wohlgefallen würde. I Abel stał się pasterzem trzód, aby mógł przynieść Bogu ofiarę, w której Bóg znalazłby swoje upodobanie. Was sucht Gott heute von uns? A czego Bóg poszukuje w dniach dzisiejszych u nas? Wir lesen einige Verse aus 1. Petrus 5. Przeczytamy kilka wierszy z listu Piotra, z pierwszego listu, z 5 rozdziału. Da spricht der Herr zu Ältesten unter seinem Volk. Tutaj Pan przemawia do starszych, którzy znajdują się wśród jego ludu. Petrus spricht nicht zu ihnen als Apostel, sondern als Mitälteste und Zeugen der Leiden des Christus. Piotr tutaj przemawia do nich nie jako apostoł, ale współstarszy i świadek cierpień Chrystusowych. Er wendet sich an die Ältesten unter dem Volk Gottes. I zwraca się do starszych, którzy znajdują się wśród ludu Bożego. Und er sagt, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht als Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. I pisze tutaj do nas w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w 2 i 3 wierszu następujące słowa. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu,
lecz ochotnie po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Wir, die etwas älter sind, haben eine große Verantwortung vor Gott. My, którzy jesteśmy troszkę starszymi, mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem. Nachdem Petrus in Johannes 21 wiederhergestellt ist, bekommt eine große Verantwortung vom Herrn. Piotr, który został całkowicie zrehabilitowany w oczach wszystkich pozostałych uczniów, o czym czytamy w 21 rozdziale Ewangelii Jana, otrzymuje od Pana bardzo odpowiedzialne stanowisko i zadanie. Weide meine Lämmer, sagte Herr ihm. Pan powiedział do niego, paś moje jagnięta. Der Herr denkt an die Jungen, an die mehr hilflosen zuerst. Pan najpierw myśli o tych, którzy są młodymi, którzy są bezbronnymi. Sie haben viele Bedürfnisse. Gdyż to oni mają bardzo wielkie potrzeby. Und sie müssen geweidet werden. I oni muszą być właśnie pasieni. Sie müssen nicht nur materielle Nahrung haben, aber auch geistliche Nahrung. Oni muszą nie tylko otrzymywać pożywienie materialne, ale również i pożywienie duchowe. Wir denken oft an die leiblichen Bedürfnisse und an die materiellen Bedürfnisse. Der Herr denkt an die geistlichen Bedürfnisse. My często myślimy o zaspokojeniu tych potrzeb naszego ciała i ciała tych najmłodszych i tych materialnych potrzeb, ale Pan na pierwszym miejscu myśli o zaspokojeniu tych potrzeb duchowych. Und er konnte Petrus diese Aufgabe nicht anvertrauen, nur Petrus musste zuerst bezeugen, dass den Herrn wirklich liebt. Wcześniej Pan nie mógł tego zadania Piotrowi przekazać, zanim Piotr nie zaświadczył przed nim i wszystkimi, że on miłuje Pana. Und dann fragte Herr ihn weiter, ob Petrus ihn liebt, und sagte ihm, erst hütet meine Schafe und dann weidet meine Schafe. I gdy po raz drugi Pan się pytał Piotra, czy go miłuje, to otrzymuje polecenie najpierw, aby strzegł owce, a następne polecenie, trzecie, paś owce moje. Und diesen Auftrag gibt Petrus weiter an die Ältesten unter dem Volk Gottes. I to zlecenie Piotr dalej przekazuje na następnych, którzy są starszymi wśród ludu Bożego. Es ist eine Aufgabe, die man tut aus Liebe zum Herrn und Liebe zu den Seinigen. Jest to zadanie, które musi być wykonywane z miłości do Pana i z miłości do tych, którzy są własnością Pana. Es ist eine sehr nötige Aufgabe. Jest to bardzo konieczne zadanie. Und diese Aufgabe soll nicht mit Zwang ausgeführt werden, sondern freiwillig. I to zadanie nie powinno być wykonywane z przymusu, lecz ochotnie. Und auch nicht für schändliches Gewinn, nur für Geld, Geld zu verdienen für sich. I nie dla brzydkiego zysku, aby zarobić dla siebie samego pieniądze. Und man soll es aus freiem Herzen für den Herrn tun. Ale powinno być to czynione z takiej wolności serca, które chce to uczynić dla swojego Pana. Und man soll es nicht als Herrscher über eigenen Besitztum tun. I nie powinno być to czynione jako panujący, jako tacy, którzy traktują te owce jako swoją własność. Denn es ist die Herde Gottes. Gdyż jest to trzoda Boża. Sie gehört keinem von uns. Ona nie należy do nikogo z nas samych. Aber wir dürfen alle Vorbilder der Herde sein. Ale my wszyscy możemy być właśnie przykładem, wzorcem dla trzody. Und der Herr wird hier im vierten Vers Erzhirte genannt. A w czwartym wierszu nasz Pan jest nazwany arcypasterzem. Eines Tages wird zurückkommen
Pewnego dnia on powróci z powrotem. Nicht nur uns zu sich zu nehmen, nie tylko po to, aby nas samych do siebie zabrać z powrotem, aber er wird auch zurückkommen, um hier auf der Erde zu regieren. Ale on również powróci po to, aby tutaj panować na tej ziemi i rządzić nią. Und dann gibt er Belohnungen für Treue in seinem Dienst. I wtedy będzie również i rozdawał nagrody za wierność w wykonywaniu jego służby. Czytamy w drugiej połowie czwartego wiersza o niezwiędłej koronie chwały. Die wird er austeilen für Treue ihm und seinem Volk gegenüber. Którą on będzie udzielał za wierność w stosunku do jego samego, jak również i wierność w stosunku do tych, którzy są własnością pańską. Ich glaube, Paulus zeigt sich als ein guter Hirte unter der Herde Gottes im Römerbrief in Kapitel 12. Myślę również, że i Paweł samego siebie przedstawia jako dobrego pasterza tej trzody Bożej w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Ein Hirte heutzutage bringt keine Schlachtopfer dar für Gott, die auf einem Altar verbrannt werden müssen. Pasterz w dzisiejszych dniach nie przynosi w ofierze ofiar rzeźnych, które na ołtarzu miałyby być składane. Aber Paulus, dieser gute Hirte unter dem Volk Gottes, sagt in Kapitel 12, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Ale Paweł jako ten dobry pasterz wśród ludu Bożego napomina nas w 12 rozdziale listu do Rzymian w pierwszym wierszu: napominam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. So sollen Hirten unter dem Volk Gottes ihm dienen und den Schafen der Herde dienen. W ten sposób mają ci, którzy są pasterzami, służyć Panu i wszystkim, którzy są własnością pańską. Man kann sie ermahnen und ihnen ein Vorbild sein. Należy ich pocieszać i napominać i być dla nich wzorcem. Ihre Leiber dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Tak daleko, aby swoje własne ciała składać do dyspozycji naszego Pana. Er will uns nicht tot haben auf einem Altar, er will uns lebendig haben in seinem Dienst. Pan nie chce, abyśmy byli martwymi poprzez złożenie ofiary na ołtarzu. Nie, Pan chce, abyśmy byli żywymi i byli czynnymi w służbie dla Niego. Und er sagt uns, dass niemand zwei Herren dienen kann. A on również też powiedział, że nikt nie może służyć dwom panom. Also steht weiter im zweiten Vers: und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. I czytamy dalej w liście do Rzymian, 12 rozdział, w drugim wierszu: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, finden wir, dass jede Person der Dreieinigkeit einen Gegner hat. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, czytamy o tym, że każda z osób trójjedynego Boga ma przeciwnika. Die Welt steht dagegen den Vater. Świat jest skierowany przeciwko Ojcu. Satan gegen den Herrn Jesus. Szatan przeciwko Panu Jezusowi. Und das Fleisch gegen den Geist Gottes.
a ciało nasze przeciwko Duchowi Bożemu. So sehen wir hier, wir dürfen nicht der Welt gleichförmig sein, wenn wir Gott wohlgefällig sein wollen. I tak widzimy właśnie, że nie możemy upodabniać się do tego świata, jeżeli chcemy być podobni do naszego Pana. Das Wort verwandelt wird viermal im Neuen Testament gebraucht. To słowo przemięcie się jest używane czterokrotnie w Nowym Testamencie. Ich bin kein Griechisch-Schüler, aber ich verstehe, dass dies Wort Metamorphosis heißt. Ja nie jestem uczniem, który uczył się greki, ale to słowo jest w oryginale jako słowo metamorfoza używane. Und das ist das Wort, das in der Biologie benutzt wird von einer Raupe, die ein Schmetterling wird. I to słowo również używane jest w biologii, aby zobrazować proces, jaki zachodzi u motyla, który z poczwarki przemienia się w motyla. Die Raupe ist an diese Erde gebunden. Ta gąsienica jest związana z tą ziemią. Frisst Blätter und so irgendwas Grünes. Ona zjada liście czy cokolwiek zielonego. Der Schmetterling ist nicht an die Erde gebunden, fliegt. Ale motyl, który z tej gąsienicy powstaje, on nie jest związany z tą ziemią, on lata swobodnie w powietrzu. Man würde nie denken, wenn man eine Raupe sieht, dass das eines Tages ein Schmetterling sein wird. Można by nie domyślać się tego, że z takiej gąsienicy, która chodzi po ziemi, pewnego dnia powstanie motyl, który potrafi latać. Das ist eine gewaltige Verwandlung, Umwandlung. Jest to potężna przemiana. Und von Natur aus sind wir wie die Raupe an die Erde gebunden, fressen so viel wie wir können hier, alles für mich, mich, mich. I tak my z naszej własnej natury jesteśmy podobni do tej gąsienicy, która chodzi po tej ziemi i zjada wszystko dla siebie samego i dla mnie, dla mnie, dla mnie wszystko. Und der Schmetterling kann fliegen, gibt die Blumen, riecht etwas Nektar, Saft aus diesen Blumen. Es war ganz anders. A motyl, on lata w powietrzu, on siada na kwiaty, odżywia się nektarem z tych kwiatów i widzimy, że jest całkowicie innym stworzeniem. Und wir, die von Natur aus sehr begierig für uns waren, können jetzt prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. A my, którzy z naszej natury byliśmy tymi, którzy wszystko chcieliśmy tylko dla siebie samego, możemy teraz rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dazu sollen wir als Hirten und auch als ganz besonders, wenn wir älter werden, sollen wir anderen helfen, den guten und vollkommenen angenehmen Willen Gottes zu finden, zu tun. I dlatego my, którzy jesteśmy starszymi, powinniśmy intensywnie innym pomagać, aby umieli właśnie rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wenn wir an Hirtendienst denken, denken wir oft an Brüder, die einen solchen Dienst ausüben. Gdy myślimy o służbie pasterskiej, to bardzo często od razu myślimy o braciach, którzy taką służbę wykonują. Und in erster Linie haben Brüder ja die Hauptverantwortung in der Versammlung. Tak, to zgadza się. W pierwszym rzędzie bracia niosą odpowiedzialność w zgromadzeniu. Und ganz besonders im öffentlichen Leben der Versammlung.
a szczególnie w zakresie tego oficjalnego życia zgromadzenia. Aber Gottes Wort spricht nicht nur von Hirten, aber auch von Hirtinnen. Ale wiemy, że Słowo Boże mówi nam nie tylko o pasterzach, ale również i o pasterkach. Dies wird zum ersten Mal erwähnt in 1. Mose 29. Po raz pierwszy wzmianka o tym znajdujemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 29 rozdziale. Jakob musste von Hause weg. Jakub musiał uciekać ze swojego domu. Er hat seinen Vater betrogen. On oszukał swojego ojca. Hat ihm gesagt, ich bin Esau, dein ältester. Powiedział do niego, jestem Ezaw, twój najstarszy syn. Hat den Segen gestohlen. I ukradł błogosławieństwo. Den Gott ihm eigentlich geben wollte, aber den selbst so mit Hilfe seiner Mutter genommen hatte. Błogosławieństwo, które w zasadzie Bóg chciał mu darować, ale on je własną siłą, z pomocą swojej matki ukradł. Esau sagte sich, wenn mein Vater mal tot ist, dann töte ich meinen Bruder. Ezaw powiedział do samego siebie, gdy kiedyś mój ojciec umrze, zabiję mojego brata. Und Jakob wurde von seinen Eltern gesagt, geh in ein fernes Land, wo dein Onkel wohnt und bleibe mal bei ihm. I Jakub otrzymał polecenie od rodziców, idź do tego dalekiego kraju, gdzie mieszka twój wujek i tam zamieszkaj u niego. Kommt in diesem 29. Kapitel dahin. I czytamy właśnie, jak tam doszedł do tego kraju w tym 29. rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. In das Land der Kinder des Ostens. Doszedł do tej ziemi, tych ludów wschodu, jak czytamy w pierwszym wierszu. Und wir lesen in Vers 2, und sah, und siehe ein Brunnen auf dem Feld, und siehe drei Schafherden, lagerten dort an ihm, denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden, der Stein auf der Öffnung des Brunnen. I drugi wiersz, a gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące trzy stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada, a wielki kamień przykrywał otwór tej studni. Wir sahen schon im 23. Psalm, dass Schafe nicht nur geweidet werden müssen, sondern auch getränkt. My już stwierdziliśmy, czytając 23 psalm, że owce nie tylko muszą być pasione, ale również muszą być napojone. Das war auch nicht immer eine leichte Sache. A czynność ta nie zawsze była czynnością prostą, łatwą. Stilles Wasser spricht in der Schrift so sehr oft vom Wort Gottes. A ta spokojna woda bardzo często w Słowie Bożym jest obrazem na Słowo Boże. Jakob spricht zu diesen Hirten und fragt, wo sie her sind. Jakub zwraca się do tych pasterzy, pytając, skąd oni pochodzą. Und als sie sagen, wir sind von Haran, da spricht in Vers 5, kennt ihr Laban, den Sohn Nachors? Und sie sprachen, wir kennen ihn. I gdy mu odpowiedzieli, że jesteśmy z Haranu, rzekł tedy do nich, czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli, znamy. Und er fragt, geht es ihm gut? Und sie sprachen, es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rachel mit den Schafen. I szósty wiersz, potem rzekł do nich, czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli, dobrze. Oto właśnie córka jego, Rachela, nadchodzi z trzodą. Und in Vers 9 lesen wir, noch redete mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. I w dziewiątym wierszu, a gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rahela z trzodą ojca swego, bo była pasterką. Wie wir im Petri-Brief sahen, sind die Schafe nicht unsere Schafe, sie gehören einem anderen. Tak jak mogliśmy to przeczytać w liście Piotra, owce nie są naszymi owcami, one należą do kogoś innego. Es ist die Herde Gottes. Gdyż jest to trzoda Boża. Rahel kam mit den Schafen ihres Vaters. Tak też i Rahela przyszła z owcami swojego ojca.
Und es steht ganz klar, denn sie war eine Hirtin. I jasno tu jest napisane, że była pasterką. Und wie können gläubige Frauen diesen Dienst als Hirtinnen ausführen? I w jaki sposób wierzące niewiasty mogą tą służbę wykonywać jako pasterki? Davon lesen wir im Brief an Titus. O tym czytamy w liście do Tytusa. Kapitel 2. Drugi rozdział. List do Tytusa, drugi rozdział. Paulus sagt dem Titus, seinem Freund und Sohn im Glauben. Paweł powiedział do Tytusa, swojemu przyjacielowi i również synowi we wierze. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. W drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. So sollte Titus diese Dinge nun lehren. A to oznacza, że Tytus miał się nauczyć tych rzeczy. Dass die alten Männer nüchtern sein, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Że starsi mają być, starzy, przepraszam, mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. I dalej w trzecim wierszu kieruje się również i do niewiast, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Alte Schwestern, vermag zu sagen, ältere Schwestern, haben hier eine Aufgabe, die ein Bruder nicht tun kann. Starsze siostry mają właśnie zadanie do wypełnienia, którego nie jest w stanie wykonać żaden z braci. Ich kann keiner Frau, einer jungen Frau ein Vorbild sein, wie man eigentlich Hausfrau sein soll. Ja przecież nie mogę być dla młodych sióstr przykładem, jak można być dobrą, gospodarną siostrą. Western haben nicht die Aufgabe vom Herrn auf der Kanzel zu stehen, Vorträge zu geben. Siostry nie otrzymały od Pana zadania, aby stanąć za pulpitem i dawać pouczenia dla zboru. Aber sie haben hier eine sehr wichtige Aufgabe vom Herrn, jüngere Schwester zu belehren in manchen praktischen Dingen, die zum Leben einer gläubigen Frau gehören. Ale one otrzymały zadanie, aby młodsze niewiasty pouczały, jak one we wszystkich codziennych czynnościach mogą postępować, aby Pan znalazł w nich swoje upodobanie. Eine alte Schwester kam mal zu mir. Sie war etwas verlegen und sie bat mich, sag doch den jungen Schwestern so und so und so. Jedna ze starszych sióstr przyszła kiedyś do mnie i wstrząśnięta zaczęła mi opowiadać, mówiąc, weź powiedz tym młodym siostrom, aby tak a tak postępowały. Ich sagte ihr, Schwester, das tue ich nicht.
Das ist deine Aufgabe vor Gott. Wtedy jej odpowiedziałem: Miła siostro, tego ja nie zrobię. To jest twoim zadaniem przed Bogiem. Die Schwester sagte, aber die jungen Schwestern wollen mich nicht zuhören. Du als Bruder sag ihnen mal. A ona odpowiedziała: Ale młode siostry nie chcą mnie w ogóle słuchać. Ty jako brat powiedz im. Wenn dies Kapitel betrachtet wird, kann ein Bruder natürlich auch von diesen Dingen reden. Aber eine Schwester kann zum Herzen einer Schwester das Wort bringen. Z całą pewnością, jeżeli brat jakiś będzie rozważał ten rozdział, to również i będzie przemawiał do serc tych sióstr. Ale zadaniem zasadniczym starszych niewiast jest, aby one w miłości do serca tych młodszych niewiast przemawiały, zgodnie z tym, co tu jest napisane. Ja bardzo się cieszę, jeżeli w naszym kraju moja małżonka razem ze mną podróżuje. Tutaj w tym waszym kraju nie chciała być obecna, bo ani nie mówi po niemiecku, ani nie mówi po polsku. I poza tym jest taka strachliwa, taka powściągliwa. Ich habe andere Frauen kennengelernt, liebe Schwestern, die gerne reden. Ja poznałem inne miłe siostry, które chętnie dużo mówią. Auch zu Gruppen Frauen. I chętnie przemawiają do grup niewiast. Meine Frau möchte dies nicht tun. Moja żona by tego nigdy nie zrobiła. Ich kann in den Versammlungen dienen. Ja mogę służyć w zgromadzeniu. Auch in einzelnen Gesprächen. Również też i w rozmowach w pojedynkę z wierzącymi. Aber wenn wir in einem Haus sind, ist sie oft in der Küche mit der Frau und ganz besonders, wenn es junge Frauen gibt, die Fragen haben, man kann über Kinder sprechen, Kindererziehung und so weiter. Da hat sie ihren Platz vor Gott. Ale moja żona zajmuje swoje miejsce przed Bogiem, gdy jeździ ze mną i my odwiedzamy wierzących po domach, którzy nas zapraszają, a przeważnie są to młodsi wierzący. Wtedy ona idzie do kuchni, razem z tą siostrą, gospodynią, pracuje w tej kuchni, szykuje, rozmawia na temat wychowania dzieci, może ją pouczyć w niejednej sprawie. Der Herr hat Männer und Frauen nicht genau gleich gemacht. Er hat die Frau für den Mann gemacht, aber die beiden sollen zusammen sein und ihm dienen, brauchen einander. Bóg nie stworzył jednakowych mężczyzn i niewiast, takich samych niewiast i mężczyzn, tylko niewiasta jest przeznaczona, aby była razem z mężczyzną, aby wzajemnie się swoimi cechami uzupełniali i czynnościami. Frauen haben Körperteile und auch Krankheiten, die ein Mann nie haben kann. Niewiasty mają takie części ciała lub takie choroby, których nigdy żaden mężczyzna nie będzie posiadał. Und man sieht in dieser Liste, was der Dienst der Frau an Hirtendienst eigentlich ist. I właśnie w przeczytanym tekście dokładnie oglądamy, jaka może być wykonywana służba pasterska przez niewiasty. Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, Kinder zu lieben, besonnen, keusch, häusliche Arbeit, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es ist eine große Aufgabe. Jest to wielkim zadaniem właśnie niewiast, aby one pouczały młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe i czyste.
zajmujące się dobrze sprawami gospodarstwa domowego, aby były dobre, aby mężom swoim były posłuszne, aby w niczym Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Und Schwestern, freut euch, ihr habt ein Bereich im Dienst des Herrn, das kein Bruder ausführen kann, wie ihr es könnt. I tak, siostry nasze, cieszcie się z tego, że macie darowany przez Pana zakres obowiązków, których nigdy nie jest w stanie wykonać żaden z braci. Und wenn wir von Aquila und Priscilla lesen in der Apostelgeschichte, ale gdy przeczytamy w Dziejach Apostolskich o małżeństwie Aquila i Priscyli, und es wird auch in den Briefen erwähnt, aber in Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie Apollos nach Ephesus kam, wo sie wohnten. W listach jest również to małżeństwo wspomniane, ale szczególnie w 18 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że Apollos przybył do Efezu, tam gdzie to małżeństwo mieszkało. Er war ein feuriger Prediger und gab alles, was er hatte. On był gorącym mówcą i wszystko, co posiadał, chciał innym przekazać. Aber er wusste nicht alles, was man vom Herrn hätte wissen sollen. Ale on nie wiedział jednak wszystkiego, co należało wiedzieć o Panu. Und wir lesen in den letzten Versen des 18. Kapitels in der Apostelgeschichte. I czytamy w tych ostatnich wierszach tego 18 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. In Vers 26. Czytamy w wierszu 26. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Czytamy w połowie tego wiersza, a gdy go Priscyla i Aquila usłyszeli, wzięli go do siebie do domu i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Steht nicht, dass sie nach der Versammlung in der Synagoge ihn ansprachen und dass Priscilla sagte, das hast du falsch gesagt? Nie czytamy tutaj o tym, aby od razu po tym zgromadzeniu w synagodze to małżeństwo podeszło do Apollosa i Pryscyla jako niewiasta od razu do niego zaczęła mówić, to a to źle powiedziałeś. Wir bemerken eigentlich, dass hier Priscilla zuerst genannt wird. Z pewnością zauważamy, że tutaj Pryscyla na pierwszym miejscu jest wymieniona. Diesen Namen kommen sechsmal vor im Neuen Testament, dreimal Aquila und Priscilla, dreimal Priscilla und Aquila. Te imiona zawsze jako para są sześciokrotnie wymieniane w Nowym Testamencie. Trzykrotnie Priscyla na pierwszym miejscu i trzykrotnie Aquila na pierwszym miejscu. Und das ist auch nicht aus ungefähr. To też nie stało się z przypadku. Hier sie nahmen ihn zu sich. Sehr wahrscheinlich haben sie ihn in ihr Haus eingeladen. Tu czytamy o tym, oni wzięli go do siebie. U nas jest napisane, zajęli się nim. To oznacza, że oni wzięli go do swojego domu. Sie legten ihm den Weg Gottes genauer aus. I wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Tak, w zaciszu domu i w zaciszu rodziny właśnie może być to dokładnie uczynione. Die Schwester braucht sich nicht zu scheuen, über die Dinge Gottes sich zu unterhalten mit einem Bruder. I siostra nie musi się wstydzić albo powstrzymywać, aby na temat spraw Bożych w domu swoim rozmawiać z jakimś bratem. Es ist nicht ihre Aufgabe, ihn zu belehren. Z pewnością to nie jest jej zadaniem, aby tego brata pouczać. Aber diese beiden legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Ale my czytamy, że oni w dwójkę dokładnie wyłożyli mu drogę Bożą. Es steht nicht, dass Priscilla
in der Küche war, Kaffee zu kochen und etwas Schönes zu bereiten. Und Aquila unterhielt sich mit dem Bruder. Ein Zitaten, was sie taten hier zusammen. Nie czytamy tutaj, aby Pryscyla znalazła się w kuchni i przygotowywała posiłek czy kawę, a Aquila rozmawiał z bratem. Nie, tutaj czytamy dokładnie, że oni to czynili społecznie razem. I właśnie coś takiego też można nazwać służbą pasterską. A służba ich bardzo dobrze wyszła na dobre temu Apollosowi. Denn als er weiterging, wurde er den Glaubenden in Achaia durch die Gnade sehr behörflich. Bo gdy on zapragnął pójść dalej, to znalazł się w Achai i tam dzięki łasce Bożej był bardzo pomocny w służbie. Als er nach Ephesus kam, wusste er nur die Taufe des Johannes. Er hatte aber manches gelernt und konnte dann durch die Schriften beweisen, dass Jesus der Christus ist. Bo gdy on przybył do Efezu, na początku wiedział tylko, znał tylko chrzest Jana Chrzciciela i wiele rzeczy na podstawie pism starotestamentowych potrafił wyłożyć. Nie mówiliśmy o tej służbie pasterskiej, pasterek. Wir können uns auch daran erinnern, wir wollen nicht diese Schriften lesen, dass die sieben Töchter Jethros, von denen Mose eine geheiratet hat, auch Hirtinnen waren. Chcemy również o tym wspomnieć, nie będziemy czytać tej historii, że również też i siedem córek Jetro, z których to córek jedną Mojżesz dostał za żonę, były też pasterkami. Und wenn es an ältere Schwestern geht, a jeśli chodzi o starsze siostry, die meisten Schwestern sind älter als welche. Es gibt immer noch jüngere Schwestern. Starsze siostry zawsze są wiekiem starsze w stosunku do innych młodszych. Zawsze są starsi w stosunku do młodszych. Man braucht nicht ein bestimmtes Alter zu erreichen, indem man jüngeren helfen kann. Bo nigdy nikt nie musi dosięgnąć jakiegoś konkretnego wieku, aby był w stanie młodszych pouczać. Aber in diesem praktischen Bereich, wo besonders der Dienst der Schwestern liegt, ist die Erfahrung eine große Hilfe. Ale w tym praktycznym zakresie, w którym poruszają się siostry, doświadczenie, jakie zdobywa się z wiekiem, jest zawsze wielką pomocą. Und ganz besonders, dass man ein Vorbild sein kann. A szczególnie wtedy, gdy ktoś może być wzorcem do naśladowania. Natürlich ist das nicht nur für Schwestern, aber auch für Brüder ein Vorbild zu sein. Naturalnie to też obowiązuje nie tylko dla sióstr, ale również i dla braci, aby byli wzorcem godnym naśladowania. Wir sprachen eben von Abel, eins möchte ich noch hinzufügen. Poprzednio również mówiliśmy o Ablu i jedną rzecz jeszcze chciałem do tego dodać. Genau wie der gute Hirte musste Abel sein Leben geben. Dokładnie tak jak ten dobry pasterz, również i Abel musiał swoje życie złożyć. Er wurde ermordet. On został zamordowany. Und das tat sein Bruder. A to uczynił jego brat. Unser Herr Jesus hat sein Leben dahingelegt. A nasz Pan Jezus sam złożył swoje życie. Der Mensch ist schuldig. Er hat versucht, ihn umzubringen am Kreuz. Człowiek jest temu winien, bo próbował zamordować Pana na krzyżu. Aber da der Herr Jesus gleichzeitig Gott und wahrhaftiger Mensch ist, ale ponieważ Pan Jezus jednocześnie jest Bogiem i prawdziwym człowiekiem, konnte der Mensch ihn nicht umbringen,
aber er hat sein Leben dahin gegeben. To człowiek nie mógł go zabić, ale on dobrowolnie swoje życie złożył w ofierze. Er sagte, er konnte es aufgeben und wieder nehmen. On sam powiedział, że ja mogę swoje życie złożyć w ofierze, ale mogę je też wziąć z powrotem. Das können wir allerdings nicht. Tego my nie potrafimy zrobić. Aber Hirtendienst ist oft eine schwere Aufgabe. Ale służba pasterska jest bardzo często bardzo trudnym zadaniem. Wir lesen einige Verse aus 1. Mose 22. I przeczytamy kilka wierszy z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 22 rozdziału. Da finden wir, dass Gott dem Abraham sagte, in Vers 2, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh ihn in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einen der Berge, den ich dir sagen werde. Czytamy drugi wiersz 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I rzekł Bóg do Abrahama, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Dies ist das erste Mal, dass wir das Wort Liebe in der Schrift finden. To jest miejsce, które jest pierwszym od samego początku Biblii, w którym znajdujemy zapisane słowo miłość. Deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Twojego syna, twojego jedynaka, którego miłujesz. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że syna swojego jednorodzonego dał. Dies ist ein schwaches Bild davon. A ten właśnie Izaak jest słabym obrazem na niego. Izaak war willig mit seinem Vater zu gehen. Izaak był gotowy, aby pójść ze swoim ojcem. Und er war kein kleiner Junge mehr. A on już tutaj nie był małym chłopczykiem. Er konnte das sämtliche Holz tragen, was auf den Altar gelegt werden sollte, damit er aufgeopfert werden sollte. On był w stanie nieść całe kompletne drewno, jakie było konieczne do ułożenia na ołtarzu, aby była złożona ofiara. Und sie gingen beide zusammen. I szli razem ze sobą. Er war willig. On był gotowy, chętny. Er ließ seinen Vater in, auf den Altar legen. On pozwolił na to, aby ojciec jego położył na ołtarzu. Sein Vater war 100 Jahre älter wie er. Jego ojciec był o 100 lat starszy niż on. Menschlich gesprochen hätte er weglaufen können. I po ludzku mówiąc, mógłby uciec stamtąd. Oder sogar seinem Vater was tun können. Albo nawet mógłby też i coś złego swojemu ojcu uczynić. Aber er wehrte sich nicht dagegen. Ale on się nie bronił przed tym. Aber wir sehen hier in Vers 7, er wusste genau, dass es gewöhnlich ein Schaf war, das aufgeopfert werden sollte. Ale spójrzmy na wiersz 7, z niego wynika, że Izaak dokładnie wiedział, że na ołtarzu musi być ofiarowana owca. Er sagte in Mitte des Verses, siehe das Feuer und das Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? I pod koniec tego wiersza czytamy, gdy on zwraca się do ojca z pytaniem, oto ogień i drwa, a gdzie jest owca na całopalenie? Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. A Abraham mu odpowiedział, Bóg upatrzy sobie owcę na całopalenie, synu mój. So sehen wir wieder, was der Schafhirte, wozu er Schafe hatte. Sie sollten Schlachtopfer für den Herrn sein.
I tu znowu dokładnie widzimy, po co właśnie pasterz posiada owce. One powinny być tymi, które będą ofiarą, jaką składa się Bogu. And in a footnote in minor Dutch in Bible here, steht anstatt Schaf, es kann auch Lamm sein. W niemieckim tłumaczeniu Biblii jest używane określenie owca, a w odnośniku na dole jest napisane, że może być to również jagnię. Und das erinnert uns dann an Johannes 1, wo Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Teraz możemy sobie przypomnieć, co jest napisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w którym czytamy, że Jan Chrzciciel, widząc Pana Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Hier gab Gott ein Widder. W tym miejscu czytamy, że Bóg przygotował barana. Isaac brauchte nicht zu sterben. Izaak już nie musiał umierać. Aber für den Herrn gab es keinen und keines, das in seiner Stelle sterben konnte. Ale dla naszego Pana nie było nikogo i nie było żadnego zwierzęcia, które by mogło w jego miejscu umrzeć. Er musste sein Leben dahin legen. On musiał swoje własne życie położyć. Und er hatte vorher schon gesagt, dass er immer das tat, dass dem, der ihn gesandt hatte, wohlgefällig war. A on już wcześniej o sobie samym powiedział, że zawsze czynię to, co ten, który mnie posłał, znajduje w tym upodobanie swoje. Und sie gingen beide miteinander. I dalej czytamy w końcówce ósmego wiersza: i szli obaj razem. Abraham und Isaac, Gott und sein eingeborener Sohn. Abraham i Izaak, jak również Bóg i jego jednorodzony syn. Und auch dieses Widder, das gefunden war, es war im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. Również też i ten baran, który rogami uwikłał się w krzakach. Alle Opfer, die von dem Herrn Jesus sprechen, sollten ohne Flecken und ohne Makel sein. Wszystkie ofiary, które obrazowo wskazują na Pana Jezusa, miały być bez skazy i bez jakiegokolwiek braku. Dieses Tier war nicht in den Dornen stecken geblieben, mit seinem Fell, war nicht verwundet, seine Hörner. Sitz seiner Stärke hielt ihn da fest. To zwierzę nie było zatrzymane przez krzaki, przez ciernie, bo tu chodzi o ciernie, w jego tym wełnie, tylko uwikłał się tymi własnymi rogami, czyli tym symbolem i tym miejscem jego mocy, jego siły. Und das wird auch in den Psalmen so etwas angedeutet. Der Herr Jesus, die Nägel hielten ihn nicht fest ans Kreuz. Es war seine Liebe, die ihn da hielt. Również i w psalmach jest to już wzmiankowane, że to nie gwoździe trzymały Pana Jezusa, ale tylko i wyłącznie jego miłość. Ja, wir gehen etwas weiter hier. Gehen wieder nach Kapitel 29. I możemy teraz przejść dalej do 29 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jakob liebt die Rahel von vorne an. Jakub umiłował Rahelę od samego początku. Er dient ihrem Vater einen Monat. Służył ojcu Racheli jeden miesiąc. Und dann fragt Laban ihn, in Verse 15,
solltest du mir, weil du mein Bruder bist, umsonst dienen, teile mir mit, was soll dein Lohn sein. W 29 rozdziale, w 15 wierszu, potem rzekł Laban do Jakuba, czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym lub bratem moim, powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja. Und wir lesen in Vers 18, und Jakob liebte Rahel und sprach, ich will dir 7 Jahre dienen, Rahel, deine jüngere Tochter. I 18 wiersz. Ponieważ Jakub pokochał Rahelę, więc rzekł, będę ci służył 7 lat za Rahelę, twoją młodszą córkę. Und in Vers 20, Jakob diente Rahel 7 Jahre, und sie waren in seinen Augen wie einzelne Tage, weil sie liebte. I 20 wiersz. Służył więc Jakub za Rahelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. 7 Tage waren wie 7, oder 7 Jahre waren wie 7 Tage, weil nie Rahel liebte. 7 lat wydawały mu się jak 7 dni, bo on tak bardzo miłował Rahelę. Das ist eigentlich die schöne Seite des Hirtendienstes. To jest właśnie ta piękna strona tej służby pasterskiej. Wenn man den Herrn wirklich liebt, so soll man auch die Seinen lieben. Jeżeli się rzeczywiście miłuje Pana, to również też i mają być miłowani ci, którzy są pańscy. Und diesen Dienst tut man aus Liebe zum Herrn. I tą służbę wykonuje się z miłości do Pana. Dann auch aus Liebe zu den Seinigen. A później również i z miłości do tych pańskich. Nicht weil man es muss. To nie z tego powodu, że się musi. Und auch nicht, dass man mit aller Gewalt es tun will. I nie z tego powodu, że chciałoby się to czynić z wszelkiej siły. Aber man tut es aus Liebe dem Herrn gegenüber. Ale czyni się to z miłości dla Pana. Jakob hatte seinen Vater betrogen, wurde nun von seinem Onkel betrogen. Jakub oszukał swojego ojca i teraz został oszukany również przez swojego wujka. Und musste weitere Jahre dienen. I musiał następne lata służyć. Und das war nicht so angenehm. A te lata nie były już dla niego tak miłymi. Das finden wir in Kapitel 31. O tym czytamy w 31 rozdziale. Erst auf dem Weg nach Hause. W tym rozdziale oglądamy go, tego, który udaje się z powrotem do domu swojego. Hat 20 Jahre gedient. On służył ostatecznie 20 lat. Hat zwei Frauen, zwei Nebenfrauen und schon ein Dutzend Kinder. On miał dwie żony, dwie nałożnice i prawie już 12 dzieci. Elf Söhne, eine Tochter. Nawet to było 12 dzieci, bo było 11 synów i jedna córka. Und es geht nicht gut in der Verwandtschaft. I w całej tej dużej rodzinie nie powodziło się dobrze. Und Gott sagt ihm, soll zurückgehen nach Bethel, wo den Stein aufgerichtet hatte, wo Gott in dem Traum in der Nacht gesehen hatte. I Bóg powiedział mu, żeby wrócił do Betelu, tam gdzie on ten kamień ustanowił, w tym miejscu, w którym on złożył śluby swojemu Bogu. Versucht heimlich wegzugehen mit seiner Familie und mit allem, das in Haran verdient hatte. Próbował Jakub potajemnie ujść z całą swoją rodziną i swoim dobytkiem, jaki zarobił pracując w Haranie. War nun ein sehr vermögender Mann. I w tym momencie już był bardzo bogatym człowiekiem. Wusste es nicht, aber seine geliebte Rahel hat die Teraphim, die Hausgötzen ihres Vaters, gestohlen. On nie wiedział o tym, ale jego umiłowana żona Rahela
ukradła terafim, czyli bożki domowe swojego ojca. Und Laban mit anderen Nachbarn jagt ihm nun nach. I Laban razem ze swoimi sąsiadami z tej miejscowości gonił Jakuba. Er kann die Götzen nicht finden. Nie potrafił znaleźć tych bożków swoich. Und Jakob spricht nun zu dem Laban, seinem Schwiegervater. Jakub teraz zwraca się do Labana, do swojego teścia. Er sagt in Vers 36, was ist mein Vergehen? Was meine Sünde, dass du mir hitzig nachgesetzt bist, da du all mein Gerät durchtastet hast? Was hast du gefunden von allem Gerät deines Hauses? Lege es hierher vor meine Brüder und deine Brüder, und sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutter Schafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren, und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es büßen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tag oder gestohlen bei Nacht. Und es war mit mir so. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht. Und mein Schlaf floh vor meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. Ich habe dir 14 Jahre gedient für deine beiden Töchter und 6 Jahre für deine Herde, und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss würdest du mich jetzt leer entlassen haben. Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Przeczytajmy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 31 rozdział, od 37 do 42 wiersza. 36 troszkę dalej. Jakiż to mój występek i jaki mój grzech, że tak ostro na mnie nastajesz? Przetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów swoich u mnie znalazłeś? Połóż to przed krewnymi moimi i krewnymi twoimi. Niech oni rozstrzygną między nami oboma. 20 lat mieszkałem u ciebie. Owce twoje i kozy twoje nie roniły. Ja nie jadałem baranów z trzody twojej. Tego, co dziki zwierz rozszarpał, nie przynosiłem ci, ale z mojego szkodę ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód, i sen uchodził z oczu moich. Tak oto 20 lat służyłem w domu twoim, 14 lat za dwie córki twoje, a 6 lat za trzodę twoją, ty zaś 10 razy zmieniałeś zapłatę moją. Gdyby Bóg ojca mojego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. Hirtendienst ist Arbeit. Służba pasterska to jest praca. Für den Hirten gibt es nicht für den Mann in der Bank, wie der Mann in der Bank, so Sprechstunden. Przysłowie mówi, że wykonywać służbę pasterską to nie jest praca w banku. Morgens 9 Uhr geöffnet, nachmittags 4 Uhr Schluss. Das gibt es nicht bei Hirten. Nie ma czegoś takiego w służbie pasterskiej, przyjść, otworzyć o 9 swoje biuro, a o 16 wyjść i zamknąć swoje biuro. Der Hirte muss eigentlich Tag und Nacht bereit sein, den Schafen zu helfen, wo sie Hilfe brauchen. Pasterz musi być gotowy, aby dzień i noc być do dyspozycji i pomagać swojej trzodzie w tym miejscu i w tym czasie, gdzie się akurat znajduje i w sprawie, która akurat ją dotyczy. Der Hirte hat Verantwortung. Pasterz ma dużą odpowiedzialność. Und muss sich vor dem Eigentümer der Schafe verantworten.
I musi być odpowiedzialny za owce i zdać rachunek czy sprawozdanie przed właścicielem owiec. Was diesen Schafen geschah, das musste Jakob dem Laban verantworten. To, co działo się z owcami, to musiał Jakub zawsze relacjonować Labanowi. Wenn die Schafe starben oder gestohlen wurden, wie es auch ging, er war verantwortlich dafür. Czy owce zostały zabite przez dzikiego zwierza, czy zostały ukradzione, to Jakub zawsze musiał za to odpowiadać przed Labanem. Und er sagt, am Tag verzerrte mir die Hitze. Verzerrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh von meinen Augen. I on mówi tutaj, bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód i sen uchodził z oczu moich. Er sagt, du hast mein Lohn 10-mal geändert in diesen 20 Jahren. I w przeciągu tych 20 lat ty zmieniałeś moje wynagrodzenie 10-krotnie. A nie było to tak, że te wynagrodzenie ciągle na nowo wzrastało i Laban chciał mu dokładać. Nie, akurat działo się odwrotnie. Ja, diese Verse hören sich nicht so schön an. Tak, na pewno te wiersze nie brzmią dla nas zbyt miło. Es ist nicht, was wir in Kapitel 29 gelesen haben, dass diese Jahre in seinen Augen waren wie einzelne Tage, weil er die Rahel liebte. I te wiersze na pewno nie brzmią w naszych uszach tak, jak ten wiersz, który czytaliśmy z rozdziału 29, w których on tutaj wyznaje, że te wszystkie 7 lat wydały mu się w jego oczach jak kilka dni, tak bowiem bardzo miłował Rachelę. Wir sollen uns auch nicht vorstellen, dass wenn wir dem Herrn dienen, alles glatt und schön sein wird. Również i nie wyobrażajmy sobie tego tak, że jeżeli będziemy Panu chcieli służyć, wszystko będzie przebiegało pięknie i gładko. Wir haben gelesen in 1. Petrus 5, dass die Belohnung kommt, aber sie ist oft nicht hier zu finden. My czytaliśmy w liście Piotra, że nagroda nasza z całą pewnością jest dla nas zachowana i ona nadejdzie, ale bardzo często nie dzieje się to tutaj na ziemi. Wir könnten manches aus der Geschichte Jakobs nehmen. Wollen etwas aus Kapitel 33 noch lesen hier. Nie jedną rzecz jeszcze z historii życia Jakuba moglibyśmy tutaj wymieniać, ale przeczytajmy jeszcze z 33 rozdziału. Esau ist gekommen mit 400 bewaffneten Männern. Czytamy w tym rozdziale, że naprzeciw Jakuba wyszedł na spotkanie Ezaw, biorąc ze sobą 400 uzbrojonych mężów. Jakob manche Geschenke vor ihm hergeschickt. Jakub przed sobą posłał w kierunku Ezawa kilka różnych podarunków. Hat Gott gebeten für Schutz für ihn und für seine Familie. Prosił Boga o ochronę dla niego i dla jego rodziny. Und hatte dann die Sache in eigene Hand genommen und dadurch einige hundert Tiere verloren. I można powiedzieć, całą tą sprawę przejął we własne ręce i dzięki temu stracił, tak można powiedzieć, kilkaset ze swoich zwierząt. Esau sagt ihm nun in Vers 12, lass uns aufbrechen und weiterziehen und ich will vor dir herziehen. Esau powiedział do niego w 12 wierszu tego 33 rozdziału, ruszajmy w drogę i chodźmy, a ja pójdę z tobą. Jakob fürchtet sich, mit seinem Bruder zu gehen. Jakub bał się iść razem ze swoim bratem. Er hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen. I dalej męczyło go złe sumienie, wyrzuty sumienia. Und wir sehen nicht in diesem Kapitel, dass er je
dem Esau bekannt hab, ich hab gesündigt gegen dich. I niestety w tym rozdziale nigdzie nie widzimy tego, aby on swojemu bratu Ezawowi złożył wyznanie: ja zgrzeszyłem przeciwko tobie. Und wenn man seine Sünde nicht bekennt, dann hat man ein böses Gewissen. Jeżeli ktoś swoich grzechów nie wyznaje, to ciągle ma wyrzuty sumienia. Aber nun sagt Jakob etwas, das eigentlich wahr ist, aber er benutzt es als einen Ausweg, um nicht mit Esau gehen zu müssen. A następnie czytamy tutaj usprawiedliwienie z ust Jakuba, które całkowicie jest prawdą, jeżeli chodzi o tą sprawę, ale on to wykorzystał jako wymówkę do tego, aby nie iść razem ze Ezawem. In Vers 13 lesen wir, und er sprach zu ihm: Mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass ich zeugende Schafe und Kühe bei mir habe. Wenn man sie nur einen Tag übertriebe, so würde die ganze Herde sterben. 13 wiersz. Odpowiedział mu Jakub, czyli Ezawowi: Pan mój wie, że dzieci są jeszcze wątłe. Muszę też mieć wzgląd na owce i krowy, które karmią młode. Jeśli popędzi się je przez jeden dzień, zginie całe stado. Wir sehen hier, wie vorsichtig wir handeln müssen mit Jüngeren, mit Kindern und mit der Herde Gottes. Tu właśnie widzimy, jak musimy ostrożnie postępować z młodymi albo z dziećmi i z całą trzodą Bożą. Man muss geduldig sein. Musimy być cierpliwymi. Man darf nicht übertreiben. Nie można poganiać, przesadzać. Und ich glaube, es ist sehr leicht für uns Brüder zu übertreiben. Ja właśnie myślę, że to jest niebezpieczeństwo dla nas, braci, że mamy skłonność do przesadzania. Der gute Hirte leitet den Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ten dobry pasterz będzie prowadził tymi ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swojego. Er leitet seine Schafe, er führt sie. On prowadzi swoje owce, on kieruje nimi. Er treibt sie nicht. On nie popędza je przed sobą. Heutzutage, wo man große Herden Schafe sieht, wie zum Beispiel in Neuseeland oder Australien. W dzisiejszych czasach, gdy widzi się potężne trzody owiec, jak na przykład dzieje się to w Nowej Zelandii lub w Australii, sieht man, sie haben sehr gute Hunde, die ihnen helfen können. Widzi się, że pasterz ma do dyspozycji pomoc z bardzo dobrze wyszkolonych psów. Und die Hirten können mit einigen Worten oder mit etwas pfeifen die Hunde an die Schafe stellen. Die Hunde treiben die Schafen zusammen. I pasterz kilkoma słowami lub kilkoma gwizdkami potrafi kierować tymi psami, aby one tą trzodę skupiły i żeby się nie rozbiegała. Ich habe in Neuseeland gesehen, wie die Hunde die Schafe so dicht zusammentreiben, dass sie zuletzt auf den Rücken der Schafen rumherlaufen und weiter zusammen zu treiben. Ja widziałem to właśnie w Nowej Zelandii, jak te psy są wyszkolone, że potrafią tak mocno ścisnąć całą trzodę owiec, że w końcu wskakują na grzbiety tych owiec i po tych grzbietach biegając wokoło, jeszcze bardziej te owce zbijają w jedną masę. To są wunderbare hunde. To są wspaniałe psy. Aber es sind Hunde, es sind nicht Hirten. Ale to są psy, a nie pasterze. Und die Hunde beißen wie die Schafe an den Beinen etwas zu beißen, um sie zusammenzutreiben. A jak psy to czynią? One lekko gryzą te owce po nogach,
aby właśnie je pogonić, aby skupiły się do siebie razem. A dobry pasterz prowadzi swoje owce. Hunde sind fast immer in der Schrift in einem negativen Sinn genannt. W Piśmie Świętym psy zawsze są wzmiankowane w sensie negatywnym. Und ganz besonders Hunde, die ein Hirte hatte, sind nur einmal in der Schrift, soweit ich weiß. A jeśli chodzi o Pismo Święte, to na ile dobrze znam, to jedno tylko jest takie miejsce, które wspomina o psach, które były do dyspozycji pasterza. Das ist im Buche Hiob, in Kapitel 30, Vers 1. O tym czytamy w Księdze Joba w 30 rozdziale w pierwszym wierszu. Hiob klagt sich. Tutaj czytamy, jak Job skarży się. Er sagt, und nun lachen über mich Jüngere als ich an Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. 30. rozdział Księgi Joba, pierwszy wiersz. A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. Herr Jesus hat keine Hunde. Um seine Herde zu treiben. Pan Jezus nie ma do dyspozycji psów, aby poganiać swoją trzodę. Und er möchte nicht, dass wir unter Hirten die Herde übertreiben. A Pan też nie chce, abyśmy my pomiędzy sobą jako pasterze poganiali trzodę. Przejdźmy jeszcze dalej do 37 rozdziału. Da fängt die Geschichte Josefs eigentlich an. Od tego rozdziału rozpoczyna się historia życia Józefa. Und wir sehen, dass in Vers 3 Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne. Czytamy w wierszu trzecim tego 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich. My wiemy też i to, że Józef jest pięknym przykładem czy obrazem naszego Pana Jezusa. Bóg, Ojciec, znalazł swoje pełne upodobanie w swoim synu. Öffentlich erklärt. I to kilkakrotnie w sposób publiczny objawił. Hier machte Jakob dem Josef ein besonderes Kleid. A tu czytamy, że Jakub sporządził dla Józefa szczególnego rodzaju szaty. Und seine Brüder hassten ihn dann. A z tego powodu właśnie bracia jego zaczęli go nienawidzieć. Herr Jesus war auch der geliebte des Vaters und der gehasste von seinen Brüdern im Lande Israel. Pan Jezus też był tym umiłowanym od Ojca, a jednocześnie tym znienawidzonym wśród tego jego własnego narodu. Wir finden in Vers 12. Seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden bei sich hin. Und Israel sprach zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und sprach zu ihm, hier bin ich. I w 12 wierszu możemy dowiedzieć się, bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. Und dann sehen wir, Jakob spricht zu seinem Sohn, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde und bring mir Antwort. I widzimy, jak Jakub
zwraca się do Józefa. Rzekł do niego, idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą i przynieś mi wiadomość. Gott hat den Herrn Jesus in diese Welt gesandt, nach dem Wohlergehen seines Volkes zu sehen, seinen Brüdern nach dem Fleische. Bóg zesłał Pana Jezusa tutaj na tą ziemię, aby dowiedzieć się, jak się powodzi Jego ludowi, czyli tym braciom według ciała Jego. Und wenn wir dem Herrn im Hirtendienst dienen, sollen wir auch nach dem Wohlergehen unserer Geschwister und seiner Herde sehen. A jeżeli my chcemy naszemu Panu służyć, to powinniśmy również i dowiadywać się, jak się powodzi tym, którzy są Jego własnością, którzy są Jego trzodą. Józef erklärt sich willig. Józef tutaj ochotnie oddał się do dyspozycji Ojca. Er geht. I poszedł. Und es ist nichts Leichtes. A nie jest to rzeczą łatwą. Ich habe gelesen, er musste gut 80 Kilometer gehen von dem Tal Hebron bis nach Sichem. Czytałem kiedyś, że on musiał pójść pieszo około 80 kilometrów z tej doliny Hebronu do Sychemu. Er hat keinen schönen Wagen, dass er es fahren konnte in einer Stunde. On nie miał do dyspozycji pięknego samochodu, którym w przeciągu godziny mógłby tam dojechać. Najwyraźniej musiał kilka dni iść pieszo. A gdy w końcu tam na to miejsce dotarł, nie znalazł tam braci swoich. Nie sagt nicht, gut, ich gehe heim, sagt zum Vater, sie sind nicht da. I nie powiedział w swoim sercu, no dobrze, idę do ojca, powiem, że nie było tam braci. I że nie potrafiłem ich znaleźć, gdy szukałem. Pan Jezus też przyszedł na ten świat, aby szukać to, co było, zginęło. Józef befragte sich und ihm wurde gesagt, sie sind weitergegangen nach Dothan. Józef zaczął pytać się i dowiedział się, że bracia jego poszli dalej do Dotanu. Dotan war 20 kilometer weiter. Dotan znajdował się jeszcze dalej, 20 kilometrów. Wir lesen in Vers 17, da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dotan. I w wierszu 17 czytamy, Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. Und sie sahen ihn von weitem. A ehe er in ihr Nähe kam, da ersannen sie gegen ihn Anschlag, ihn zu töten. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Der Hirte findet nicht immer, dass er willkommen ist. Pasterz nie zawsze będzie chętnie przyjmowany. Nie zawsze ci, do których pasterz jest posłany, będą go przyjmowali z radością. Bracia chcieli zabić Józefa. Oni go wrzucili do dołu, a na koniec sprzedali. Również i w tym on jest cudownym obrazem na naszego Pana Jezusa. Ale w jaki sposób możemy to zastosować dla nas samych? Der Herr sagt, wenn es ein Problem gibt, geh zu deinem Bruder. Pan powie, jeżeli jest problem, to idź do twojego brata. Ich weiß nicht, wie es hier in Polen ist, aber bei uns geschieht dies eigentlich recht selten.
Nie wiem, jak to jest u was w Polsce, ale w zasadzie u nas dzieje się to bardzo rzadko. Denn es ist sehr üblich, mit dem Telefon oder mit dem Handy erstmal anrufen zu müssen, wirst du dann und dann zu Hause sein, dass ich dich besuchen kann. Nie wiem, jak to jest u was, ale u nas najpierw trzeba sięgnąć po telefon albo po komórkę i zadzwonić do danego brata i zapytać, czy w tym i w tym czasie będziesz osiągalny w domu. Man nennt das Anständigkeit oder Höflichkeit. Można to nazwać, że to jest dobre wychowanie albo że się jest uprzejmym. Das sind so die Gebräuche heutzutage. Że to są takie zwyczaje w dzisiejszych czasach. Und dann sagt er, ich möchte deinen Besuch nicht haben. A wtedy słyszy się, ja nie chcę, abyś mnie odwiedził. Oder ich werde diese Woche nicht zu Hause sein. Albo nie będę w tym tygodniu w domu. Und so sagt man, ja, ich kann's nicht tun. I wtedy można powiedzieć, no nie mogę nic w tej sprawie zrobić. Es war nicht so bei Josef. Ale tak nie było w przypadku Józefa. Er erkundigte sich, als er die Brüder nicht fand. Gdy nie znalazł braci, zaczął się dowiadywać, gdzie mogą być. Und er ging weiter, bis dass er sie fand. I szedł dalej, aż do chwili, w których ich znalazł. Er wusste, dass sie ihn hassten. On przecież wiedział, że oni go nienawidzili. Dass sie nicht freundlich zu ihm sprechen konnten. Że oni nie potrafili znaleźć przyjaznego słowa, gdy z nim rozmawiali. Und doch, der Vater hatte ihn gesandt. Und er ging, bis dass er zu ihnen kam. A jednak, gdy ojciec go posłał, to on poszedł ochotnie, aby dojść do nich tam, gdzie byli. Wir können auch in diesem Bereich von Josef lernen. Również i w tym zakresie możemy się nauczyć tego od Józefa. Ja, man muss manches überschlagen, aber wir wollen noch etwas aus Kapitel 48 lesen. Musimy kilka rozdziałów przeskoczyć i przejść do 48 rozdziału. Entschuldige, Kapitel 47. 47, przepraszam. Und gerade zu Ende des 46. Kapitels sehen wir, dass alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. I akurat pod koniec 46 rozdziału czytamy o tym, że wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. Wenn man Schafe anrührt, jeżeli człowiek dotknie owcy und dann die Hand riecht, i powącha swoją dłoń, es stinkt eigentlich. To w zasadzie stwierdzi, że śmierdzi. Und, Schafe werden sehr leicht schmutzig. Również owce bardzo szybko brudzą się. Bilder zeigen sie oft als so schöne weiße Tiere. Na zdjęciach czy na obrazkach owce są pokazywane jako takie bielusieńkie, białe zwierzątka. Wenn man auf dem Land ist und Schafe sieht oder anrührt, sieht man, dass sie nicht so sehr fein sind. Ale gdy zobaczy się owce na pastwisku, to stwierdza się już z daleka, że to nie są takie czyściutkie zwierzęta. Die Ägypter des Altertums waren äußerlich ein sehr reines Volk. Egipcjanie starożytni byli bardzo delikatnym narodem. Und waschen sich oft. I bardzo czystym narodem, który często się mył. Und ja, Hirten stinken nach ihren Tieren. I oni wiedzieli, że pasterz to śmierdzi tak jak jego zwierzęta. Nun, Jakob kommt nach Ägypten, wo Josef der Herrscher über das Land ist. I oglądamy w tym rozdziale, że Jakub przybył do Egiptu tam, gdzie Józef był tym panującym. Und hier in Kapitel 47 will sein Sohn in dem Pharao vorstellen. A w 47 rozdziale oglądamy, jak jego syn przedstawia właśnie Jakuba faraonowi. We lesen in Vers 7. I możemy przeczytać w 7 wierszu. Und Josef brachte seinen Vater Jakob
und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona. Der Pharao war der König von Ägypten, der höchste Mann im ganzen Land. Faraon był królem Egiptu, a więc był tym największym, najważniejszym mężem tego kraju. Und hier kommt dieser alte Schafherd in seine Gegenwart und segnet ihn. A tu oglądamy, jak ten stary pasterz owiec znajduje się w obecności Faraona i nawet błogosławi mu. In einem Sinn war er schon heimatlos geworden. W pewnym sensie można powiedzieć, że on stał się teraz uchodźcem z własnej ojczyzny. Wie von seinem Großvater gesagt wird, er hatte hier keine bleibende Stätte. Tak jak było też i powiedziane na temat jego pradziadka, że w tym miejscu na ziemi nie znalazł miasta trwałego. Gott hatte ihm das Land noch nicht gegeben. Gdyż Bóg nie darował mu jeszcze tamtejszego kraju. Und wir lasen, Jakob segnete den Pharao. A my tu czytamy, Jakub błogosławi Faraona. In Hebräer lesen wir etwas. W liście do Hebrajczyków czytamy coś na ten temat. Kapitel 7, vers 7. W siódmym rozdziale, siódmy wiersz. Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. List do Hebrajczyków, siódmy rozdział, siódmy wiersz. A rzecz to bezsporna, że mniejszy od lepszego otrzymuje błogosławieństwo. Powinno być lepszego. In den Augen Gottes war Jakob ein besserer wie dieser König von Ägypten. W oczach Bożych Jakub był lepszym niż ten wielki król Egiptu. Wir lesen weiter in Kapitel 47. I tak możemy dalej zajrzeć z powrotem do 47 rozdziału. Vers 8. W ósmym wierszu. Der Pharao sprach zu Jakob, wie viel sind die Tage deiner Lebensjahre? I rzekł Faraon do Jakuba, ile jest lat życia twego? Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie haben die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft nicht erreicht. Dziewiąty wiersz. Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Ja mal ausgerechnet von den Daten, die uns in der Schrift gegeben sind. Ja wyliczyłem na podstawie danych, jakie są zawarte w Piśmie Świętym. Wie alt Jakob war, als er von Hause wegging zu seinem Onkel, wo er heiratete. Ile miał lat Jakub, gdy wyszedł ze swojego domu do swojego wujka, aby tam pojąć za żonę Rachele. Er war etwa 78 Jahre alt zu der Zeit. Er war kein Junge mehr. W tym czasie on miał już 78 lat, a więc już nie był młodym chłopcem. 20 lat później wraca z powrotem do Kanaanu. A więc miał już 98 lat. Er hatte Gott gesagt, als er den Traum hatte, auf dem Weg weg von seinem Land, wenn du bei mir bist und mir Brot zu essen gibst, Wasser zu trinken, dann und mich wieder zurückbringst, dann wirst du mein Gott sein. Gdy uciekał przed swoim bratem Ezawem, złożył Bogu ślubowanie, jeśli ty mnie z powrotem przyprowadzisz do tego kraju zdrowo, a będę miał też i chleb na pożywienie, to ja i będziesz mi błogosławił, to ja chcę Tobie służyć i Ty będziesz moim Bogiem. Gott begegnet ihn nach der Begegnung mit Laban, vor der Begegnung mit Esau.
I wiemy również o tym, że Bóg spotkał się z Jakubem po pożegnaniu z Labanem i przed spotkaniem Ezawa. Und Gott muss ihn lahmen, indem er aufhört, sich selber vorwärts zu machen, bringen. I wiemy również o tym, że Bóg musiał sprawić, aby Jakub zaczął kuleć, czyli okulawił go, aby Jakub stracił swoją siłę, na której się ciągle opierał, aby dążyć ciągle naprzód. Später lesen wir, dass er mit 147 Jahren gestorben ist. Później czytamy o tym, że on zmarł w wieku 147 lat. Hier ist er 130 Jahre alt. Tutaj oglądamy go w wieku 130 lat. Und wenn er zurück auf sein Leben schaut, sagt er, wenig und böse waren die Tage meiner Lebens. A gdy spoglądał wstecz na swoje życie, musiał wyznać, krótki i zły był czas życia mojego. Und er war noch längst noch nicht so alt, wie sein Vater Isaac und sein Großvater Abraham geworden waren. A daleko mu było jeszcze do osiągnięcia wieku, jakiego dożył jego ojciec Izaak i jakiego dożył jego dziadek Abraham. Er muss bekennen, ich habe eigentlich nichts, worüber ich mich rühmen kann. I w zasadzie musiał tutaj wyznać, że nie mam nic, co czym mógłbym się teraz pochwalić. Und dann lesen wir zum zweiten Mal, und Jakob segnete den Pharao und ging vom Pharao. I po raz drugi dalej czytamy. Potem pobłogosławił Jakub Faraona i wyszedł od Faraona. Dieser Jakob, der so viel zu lernen hatte, der so viel versagt hatte in seinem Leben, Gott hatte ihn doch zu sich gebracht und er war jetzt höher in den Augen Gottes als dieser große König. Ten Jakub, który tak wiele w swoim życiu musiał się od Boga uczyć i ten, którego Bóg w końcu doprowadził do miejsca, w jakim go chciał mieć, ten Jakub był w stanie pobłogosławić Faraona. Wenn wir auf unser Leben denken, alles versagen, alles, was wir falsch getan haben, wir haben nichts. Gdy my sami spojrzymy na swoje życie wstecz, musimy przyznać, że tak wiele żeśmy zawiedli i nie mamy się tutaj niczym pochwalić. Und doch hat der Herr uns zu sich gebracht und er will uns auch in seinem Dienst benutzen. A jednak nas Pan do siebie przyjął i On w swojej łasce może nas w swojej służbie używać. W zasadzie to powinno powodować, żebyśmy się przed Nim uniżali. My mianowicie jesteśmy dla Niego kosztownymi. I w Jego oczach jesteśmy większymi niż wielcy mężowie tego świata. Jakob wollte nichts im Hofe des Pharaos. Jakub niczego nie pożądał z dworu Faraona. Er segnete den Pharao und ging hinaus. On pobłogosławił Faraona i odszedł od niego. Sein Josef, ein Bild unseres teuren Herrn, würde ihn besorgen. Jego Józef, który jest obrazem naszego drogiego Pana, będzie go dalej w jego życiu zaopatrywał. Das war ihm genug. Na tym było mu dosyć. Nun, Kapitel 48. Teraz przejdźmy do 48 rozdziału. Hier lesen wir von dem Segen, mit dem er seine Enkelsöhne, die Söhne des Josefs, segnet hat. Tu oglądamy, jak Jakub pobłogosławił wnuki swoje, czyli synów Józefa. Und wir lesen in Vers 15. Und er segnete Josef, sprach der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind,
der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen, segne die Knaben und werde meinen Namen genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaac. Und sie sollen sich mehren zu einer Menge inmitten des Landes. Czytamy tutaj w 48 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 15 i 16 wiersz. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszystkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. Jakob erkennt, dass Gott sein Auge auf ihn von vorne an gehabt hatte. Jakub to uznał, że Bóg od samego początku swoje oczy miał na niego skierowane. Abraham und Isaac waren vor Gottes Angesicht, hatten da gewandelt. Abraham i Izaak, oni trwali przed obliczem Bożym i oni pielgrzymowali z Bogiem. Jakob hatte lange Jahre versucht, durch Eigenmacht nach vorne zu kommen. A Jakub przez długie lata swojego życia próbował swoją własną siłą przejść do przodu. Aber er spricht von dem Gott, der mich geweidet hat. Seitdem ich bin bis auf diesen Tag. A tutaj on mówi o Bogu, który prowadził go, czy pasł go jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Der Apostel Paulus spricht etwas ähnlich in Galater 1. Apostoł Paweł w podobny sposób mówi w pierwszym rozdziale listu do Galacjan. Er sagt in Vers 15: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, und so weiter und so weiter. List do Galacjan, pierwszy rozdział, 15 wiersz. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, i tak dalej. Als Diener des Herrn ist er sich bewusst, dass der Herr sein Auge von vorne an auf ihn hatte. Jako sługa pański, on był tego świadomy, że Pan miał oczy na niego skierowane od samego początku. Er hatte ihm sehr widerstanden. On wprawdzie w swoim życiu bardzo mu się przeciwstawiał. Er hatte versucht, die Christen umzubringen. I próbował zabijać chrześcijan. Er dachte, er musste manches gegen diesen Namen tun. I myślał, że on musi podjąć wielkie działania przeciwko temu imieniowi. Und hat es auch getan. I też i tak czynił. Und doch hat Gott ihn berufen zu seinen Zwecken. A jednak Bóg go powołał do swoich celów. Und hat ihn auf wunderbare Weise benutzt. I w cudowny sposób go używał. Auf der einen Seite müssen wir oft uns unserer Vergangenheit schämen. Z jednej strony my bardzo często musimy się wstydzić swojej przeszłości. Wir haben manchmal manches zu bereuen. I bardzo często musimy żałować niejednej rzeczy. Und doch Gott ist getreu. A jednak Bóg jest dalej wierny. Er hat seine Wege für uns, seinen Willen für uns, und er in seiner Gnade hat uns zu sich gebracht. On ma swoje drogi dla nas przygotowane i swoją wolę dla nas przygotowaną, i on w swojej łasce nas prowadzi. Und er möchte uns zu seinen Zwecken in seinem Dienst benutzen. I on chce dla swoich celów i w swojej służbie nas wykorzystywać, używać. Noch ein Vers in der Geschichte Jakobs.
I przeczytamy jeszcze jeden wiersz z historii życia Jakuba. In Kapitel 49. Pochodzący z 49 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. In der Segnung Josefs in Vers 24. Tak zwane błogosławieństwa Józefa w 24 wierszu. Da lesen wir, aber sein Bogen, das ist der Bogen des Josefs, blieb fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort ist der Hirte, der Stein Israels. 49 rozdział, 24 wiersz. Jednak łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie, dzięki pomocy mocarza Jakuba, stamtąd, gdzie jest pasterz, opoka Izraela. Am Ende seines Lebens anerkennt er Gott als sein Hirte und als der Stein Israels, der feste Stein. Na koniec swojego życia on uznaje Boga jako tego Boga pasterza i jako tego, który jest kamieniem albo opoką Izraela. David als viel jüngerer Mann konnte sagen, der Herr ist mein Hirte. Nichts mangelt. A David jako o wiele młodszy mąż mógł powiedzieć: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie będzie brakowało. Jakob hat das im letzten Drittel seines Lebens erst gelernt. A Jakub tego nauczył się dopiero w ostatniej, jednej trzeciej swojego życia. Ten wers im Prophet Zacharia, das am Abend wird es Licht werden. Jest takie jedno miejsce z Księgi proroka Zachariasza, mówiące o tym, że z wieczora on daje światło swoje. I ten wiersz można zastosować do życia Jakuba. Das Ende seines Lebens ist, da ist Licht, nicht am Anfang. Na końcu jego życia pojawia się światłość, nie na początku. Und wir haben vieles zusammengebracht aus verschiedenen Schriften. I tak dzisiaj mogliśmy wiele różnych rzeczy razem zebrać z różnych miejsc Pisma Świętego. Es ist doch etwas wunderbar, sagen zu können, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. I możemy cudownie stwierdzić: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie będzie brakowało. Und wir können ihm auch dankbar sein, dass er uns benutzen möchte als Hirten und Hirtinnen seiner Herde. I w zasadzie możemy być Panu za to wdzięczni, że on chce nas używać jako pasterzy i pasterki jego trzody. Möge der Herr sein Wort an unser Herzen segnen. Oby Pan pobłogosławił swoje słowo w sercach naszych.